Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Portal 2. Chociaż powiem wam szczerze, prędzej Starki powinien się nazwać jakiś wielki głupek czy coś. Patrzcie, jakie było rozwiązanie tego wszystkiego, nad czym się ostatnio tak mocno głowiłem i nie potrafiłem rozwiązać. No patrzcie. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa za nami. Teraz tak, co dalej? Akurat tutaj zauważyłem, pewnie to trzeba zrobić. Nic więcej jest, tak? Dobra. Kolejna zagadka. Okej, dobra. Dobra. Czyli widać, że potrzeba klocka, żeby to coś zrobić. A klock jest w pudle? A. Powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to będzie dosyć łatwe. Tak. Dobra. Dobra, klocek, dawaj. Wychodź. Nie. To jest tylko najgorsza część. Trzeba złapać tego kloca. I uwaga, uwaga, teraz to będzie największa tajemnica wszechświata. Już się nauczyliśmy, że woda to blokuje. Tada. Więc no, widzicie, jakaś tajemnica wszechświata wielka, piękna. Teraz tak, tutaj potrzebuję tego, ale tylko na chwilę. Dobra. Po co woda a, dobra, już ogarniam, dobra. Uszypułbym sam w swoim sposobie myślenia, dobra. Teraz trzeba tylko to ogarnąć. Niebieskie? Tak, niebieskie. O, trochę za daleko. No, czy wy to widzicie? Nie potrafię trafić w głupiego klocka. O, jest, dobra. Widzicie, jakie piękne i łatwe. Jak widzicie, Cave Johnson jest ciekawą osobą, patrząc na to, jaki ma sposób bycia i w ogóle. Ale dobra, nie skupimy się na nim, skupmy się na testowaniu, wykonywaniu poleceń i innych takich. Dobra. I co teraz, tak w sumie? A, okej. Okay. Zapomniałem, że w sumie. Dobra, mniejsza o to. I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. No, dobra, dobra. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Kazał mi powiedzieć, no. A, wiecie co, ta Carolyn wydaje się być miłą osóbką, jak tak się słyszę, ale z drugiej strony też taką, no, niespełna intelektu, delikatnie mówiąc. Okej. Okay. Dobra. Tutaj są płyty portalowe, że tak nazwę, i gdzieś jeszcze trzeba je znaleźć. I wiecie, wiem, że gdzieś to będzie, ale gdzie? Pewnie znowu utknę na długie godziny. Przez moją głupotę. Albo przez to, że nie umiem otworzyć zwykłych drzwi. Tak jakby ty... czegoś brakowało?
Albo w ogóle nie miałbym tutaj iść, tylko gdzie indziej coś skoczyć, spaść, cokolwiek. Pewnie jak zwykle jestem ślepy i tyle, ale... A, tam wyżej da się jakoś coś portalem? Dobra, tutaj już nie mogę nawet portalu... No, portala wypluć? O, czyżby tam? Tak, tam. Chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jednak no... Jeśli nie, to mogę sobie nieźle nakomplikować życie. Dobra, jednak. Nie jest ze mną aż tak źle. I... Jest jakieś... Jakiś inny żel. Pomarańczowy żel. Okej. Pomarańczowy żel. W takim wypadku, co trzeba tutaj zrobić? Bo tak w sumie nawet nie wiem. Dobra, chyba już podejrzewam co. Mhm. Dobra, zróbmy tak na razie. I to powoduje spadek, okej. Dobra, aż tak to nie pomaga, jak myślałem. Chociaż, dobra, jestem idiotą. Ponownie. Że odpowiedź była taka prosta. Że w sumie nawet ją widać. Nie, nie, nie spadaj. Dobra. Chyba. Dobra, może jednak nie. Aha, dobra, jednak była prosta i oczywista. Tylko trzeba po prostu pamiętać o starych sztuczkach czasami, chyba. A, dobra, już ogarniam, już ogarniam. Jak wyskoczę z pomarańczowego, to niebieski trzeba wystrzelić tam. Dobra. Jednak naprawdę coś jeszcze tam potrafię. Z tych takich naprawdę starych manewrów. A, i najpierw tutaj? Czyżby? Trzeba uruchomić dwie pompy żelowe. Nawet nie wiem, co ten drugi żel robi. Ale no. Ale muszę go uruchomić. To, wiecie, w sumie tak w grze, nie wiem, bo osobiście to akurat pamiętam. Jeśli się nie mylę się, to niedługo może się nawet przekonamy. Ale zanim to jeszcze z parę innych... rzeczy chyba. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test-related. A, no cóż, jak widzicie, Cave, ciekawa osoba. No i nadal ta Caroline, czy Caroline, jego asystentka. Powiem szczerze, ona jest chyba nawet bardziej tajemniczą postacią niż sam sobie Cave. Patrząc na... Szkoda, że nie mogę wziąć numerka. Patrząc na cokolwiek w sumie, a stąd przyleźliśmy. Chyba tak, dobra. A więc co tutaj mam zrobić tak właściwie? Chyba, że tutaj nic nie ma akurat do zrobienia i to jest takie, żeby sobie zobaczyć coś. Chyba tak nawet jest. No, ale wracając. Bo jak wiecie, Cave tutaj dużo mówi, da się po prostu da się z nim trochę zapoznać i w ogóle... Tak, Caroline? Nie cieszę się, ma tutaj tylko te kilka lin. I nic więcej. Okej. Okay. Tutaj też nie? Dobra, czyli tam trzeba jakoś dostać pewnie.
Dobra i... Okej, udało się. Okej. I co tym razem? Nadal nic. Dobra, czyli tutaj też jest takie bardziej ozdobne. Muszę dostać się tam. A żeby tam się dostać, to trzeba co zrobić w sumie? Jedne co mi przychodzi do głowy, to się wykatapultować, więc... Co? Co ja żebym narobił? Ktoś mi powie? Ale dobra, mniejsza. Jesteśmy z powrotem w tym miejscu. Aha. No cóż. Czyli wykatapultowanie się nie było najmądrzejszym rozwiązaniem. Ewentualnie czyli trochę niżej do drzwi. Wątpię, wiecie, że to akurat było rozwiązane, ale możliwe. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer the question. Oh, question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope, couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything, unless it's test-related. Dobra, przynajmniej zauważyłem kolejne miejsce jakieś, do którego... Pewnie nawet nie miałem iść, ale mniejsza. Ziemniaczana GLaDOS. No dobra. No. Więc mamy ziemniaka prywatnego. Takiego fajnego ziemniaka. Ziemniaczona GLaDOS. Jedna z ciekawszych postaci w tej grze. Jeśli chodzi o taki aspekt, powiedzmy, komediowy. Wielka, wspaniała, no... Wielki, wspaniały robot morderca zmieniony w ziemniaka, która współpracuje ze swoją znienawidzoną rywalką, którą kiedyś zabiła. No cóż. Nawet nie wiem, co więcej mam powiedzieć tam wszystkim. Ale niestety, czuję, że mało zbliżamy się już ku końcowi przygody. Wiecie, nie mówię tego z perspektywy tego, że znam grę. Tylko tak mi się wydaje, bo nawet nie pamiętam, co jak było. I się wyłączyła. Znowu. Dobra. Ale no, jak widzicie, właśnie w tym momencie zaczynamy bawić się z nowym żelem. Który? Dobra.
Zaraz zresztą zobaczycie, co on robi. Tylko trzeba nakliknąć przyciska. Dobra, jeszcze raz. I co? No dobra, może nie będę tutaj się za dużo odzywał, za dużo marudził, za dużo mówił. Ale proszę, żel przyspieszający. Takie coś, nic wielkiego. W sumie do czego był ten przycisk, skoro tu mam ogarnięte wszystko. Miejmy nadzieję, że nie było nic jakiegoś super ważnego. Dobra, wiecie co? Jako, że jest problem, to zrobić trochę inaczej. Pewnie jak zwykle za mało myślę i mi to nie wyjdzie. I teraz tutaj nie potrzeba, teraz potrzeba niebieskiego. Nie, pomarańczowego tu znowu. Tak. No ale tak, dobra, może już więc nie będę gadał, bo już zaczynam gadać mocne głupoty. Ale właśnie to jest żel przyspieszający. I okej, niebieski tutaj. Ojej. Dobra, nie. To już jest dla mnie za trudne. Niebieski pomarańczowy. Tak, w sumie tak będzie najlepiej. Po prostu jeszcze raz, wiecie, to wykonać, nawet jeśli to robią patologicznie czy coś. Teraz tak, pomarańczowy, tak. Pomarańczowy. Pozwoli to ponownie zrobić to wszystko, hurra, powtórka mój po raz milionowy. I ta fajna muzyczka. Co? Dobra, jestem głupi. Ja naprawdę jestem aż taki głupi. Oj, no cóż. Zdarza się. Nawet nie widzę, co ja mam zrobić. Dobra. Teraz będzie już lepiej. A, tylko ten klocek ma być tutaj. Tak, tutaj. Dobra, to żeby nie przeszkadzało tam. I szarża. Prawie się udało. Za słabo zszarżowałem. Jak mi na to wygląda. No, od razu lepiej. I guzik. U góry. Dobra, powiem szczerze, tutaj nawet nie wiem, jak to mam zrobić. Ojej. Najgorsze. Niebieski test pomarańczowy tam niech będzie. W sumie mam jedną teorię, chociaż ona ma się nijak do rzeczywistości. Może to pudło jest mi tutaj z jakiegoś powodu potrzebne. Wiecie co, nie. Pewnie tutaj znowu przekombinuję i będą potem problemy. Muszę po prostu chyba trochę pomyśleć o tym, co powinienem zrobić, by było wszystko prawidłowo. Dobra, wiecie co? Nie mam pomysłów. A jak nie mam pomysłów, to mam ochotę robić jakieś dziwne eksperymenty, więc spróbujmy zrobić coś głupiego.
Szarżujmy tutaj. Okej, okay, dobra, co zadziałało. Nie, dobra. Co my tu mamy tym razem? Okej. Okay. Wypluwalnie niebieskiego gluta. I wypluwalnie gluta pomarańczowego. No nie. Połączenie wymogów. To się nie może dobrze skończyć. Nie może się dobrze skończyć w moim wykonaniu. Tylko... co tak naprawdę tu mogę z tym zrobić? Nawet nie da się tego tak naprawdę rozlać jakoś w tym miejscu dobrze. Jeśli zrobię tak, to po prostu wypluję pewnie te... to ścianę pokryję glutem tym, a jak zrobię na odwrót, to pokryję po prostu tym. Dobra, jest podpowiedź. Nie. Jak zwykle ślepy po prostu. Dobra, to niech będzie niebieski tutaj. Pomarańczowy tutaj. Dobra. Czyli co, taki kawałek tego gluta ma wystarczyć? Jeśli tak, to... wow. Nie, zdecydowanie nie wystarcza. A wiecie... ja to jestem akurat z jełopem, nie ogarmi w ogóle, więc te... O. Dobra, wybaczcie, nie wiem co się stało. No, przez chwilę po prostu zauważyłem, że w podglądzie w ogóle obraz się nie ruszał. Więc... no cóż... chyba, że to coś tego tylko spróbujmy. Dobra, wybaczcie, naprawdę trochę po prostu... teraz zostałem wytrącony z tego, z rytmu, przez to, że zauważyłem, że po prostu to wszystko niekoniecznie działa. Nie wiem, czy to będzie rozsądne, ale wiecie co, spróbuję teraz zrobić w ten sposób. Dobra. Dobra. Więc robimy. Okej, to było... w miarę dobre połączenie. Tylko... jak teraz... wrócić. Nie, dobra, wiecie co, już wiem nawet jak wrócić. Pomarańczowy tutaj. Niebieski tam.
Nie, to nie pomoże za bardzo. Wiecie co, myślałem o tym, że może to by pomogło jakoś się dostać gdzieś. Dobra, może to być uznane za głupotę, ale spróbuję jeszcze tak się pobawić. No, ta barierka to niestety przeszkadza trochę. Mogłbym spróbować ją, nie wiem, oblać jakimś czymś czy coś. Dobra. Nie było tematu w sumie to było. Dobra, to teraz już wszystko zrozumiałe. No tu jest niebieski, dobra, to pomarańczowy. Oj, będzie dobrze. I teraz tak poramanicz. I szarża, boing. I udało się. Hey, listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. I swear I know him. Co ty nie powiesz, GLaDOS? Wiem, że go znasz. I to w sumie nawet nie dziwi. Ale no. Może nie skupiłem się na tym, kogo znasz, kogo nie znasz. Są drogą patrzę inne logo. Nie wiem, czy on tak zawsze był, czy to teraz coś się zmieniło, ale jeśli było wcześniej, to jestem ślepcem, jak zwykle. If you're interested in an additional $60, flag down a test associate and let them know. You could walk out of here with 120 weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together. Good as new. Dobra. Zobaczmy, co tym razem. Dobra, dostać trzeba się tam. Żeby się tam dostać, trzeba zrobić coś innego. I w ogóle, dobra. Wiecie co? W sumie jak tak myślę, zacznijmy może od rozdysponowania gluta niebieskiego. W sumie ten niebieski wydaje mi się być konieczny. Dobra, nie. Jednak mój plan nie zadziała. Niestety. Nie wiem nawet, bo coś takiego zrobiłem, ale okej. Dobra. Skoro te glitchy tutaj wypływają, to musi mieć jakieś znaczenie. Chyba, że po prostu zwykły błąd. I tam spróbuję się dostać. Nie. Nie, to musi być w tym coś więcej. O, proszę, schodki. A nie chyba w tym przylazłem przecież. Nie, jak głupi jestem. Rozkażony i w ogóle. Dobra, wiecie co. To wszystko wymaga naprawdę chyba więcej przemyślenia. I tak, tu są jakieś strzałki, że w to mam wbiec niby. Więc mam jeden pomysł, co może dałoby radę zrobić. Pomarańczowe. Tak. Tak. Wiecie, nie byłoby w tym sensu. A chcę zobaczyć dosłownie jedną, jedyną rzecz jeszcze. Okej. Czyli to pozwala przylecieć aż tutaj. Tylko co dalej? Bo ja muszę dostać po klocka. Przynajmniej tak czuję. Dobra. Pomarańcz. Tam może być. Czy jest niebieski pomarańcz się tam. Więc tak, jedną część mamy ogarniętą całego procederu. I teraz tak, żeby po klocka się dostać, trzeba by jeszcze coś takiego szczególnego ogarnąć. Może. W sumie nawet już nie pamiętam. To sięga? Nie, nie sięga. Czyli ten teren raczej już jest ogarnięty. Tylko trzeba dobrze tutaj się wybić czy coś. Dobra, czy jak już tu spadnę, to co? No, po prostu nie powrócę już do góry. Dobra. W takim wypadku niebieski tam, pomarańczowy niżej. Ja tylko co, pomarańczowy tu.
Teraz pobarczamy tu. Można wypaść? No, dobra, na szczęście nie można. Jeszcze raz. Dobra, już widzę. Już widzę, czego tu potrzeba. Nie wiem, jak to tam dać. To jest w sumie największy problem. Ale tu przydałoby się trochę niebieskiego gluta. Dostanę niebieskiego gluta w to miejsce. Czuję, że już będę mógł zrobić wszystko. Ewentualnie... A nie, to nie ma sensu. Co teraz sobie wymyśliłem? Niebieski glut, co? Chyba, że właśnie pod koniec tego niebieskiego... Dobra. Nauczka kolejna. Niebieski glut ma inną konsystencję niż barańczowy. Pozwala na inne rzeczy. Dobra robota. Dobra robota, gwiezdny kluczu. Udało ci się ogarnąć kloca. Teraz, kiedy masz kloca, co dalej? Mogę tam powrócić kolejny raz chociaż? Czy to ma sens? Obecnie bym powiedział, że jestem skłonny stwierdzić, iż gdyż ponieważ, ależ, że nie ma sensu. Dobra, to teraz tam, tam. Jakiś tam panel obraca. Ciekawe, w jakim to celu. No cóż. Ja bym to wiedzieć. Zanim to jeszcze może warto byłoby powrócić, zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy. Oj, ciężko cokolwiek stwierdzić. Dobra, wiem. Widać, co trzeba zrobić już. Ja to widzę. Tu ten niebieski żar trzeba dostarczyć. Jest tam niebieskie. I tak, mam czerwone niebieskie. Może się uda. O, się nie udało. Więc tak, może jeszcze nie trzeba tego po prostu obracać. Tak, nie trzeba tego obracać, najpierw trzeba pomalować to glutem. Właśnie tym, tym konkretnym niebieskim. Chyba to tam niebieskie dajemy. Tak, pomarańczowe. Damy niebieski glut. Malowałeś, dziękujemy bardzo. To teraz tak, niebieskie teraz tam. Chwilowo, tutaj pomarańczowe. Skocznia posmarowana, dobrze. Teraz tak, pomarańczowe tutaj, żeby już nie wadziło, niebieskie tutaj. Teraz możemy to położyć. I teraz tak, pomarańczowe tutaj jest, teraz niebieskie tam. Tutaj pomarańczowe. Dobra, wiecie co, tutaj mi jeszcze lepszy pomysł. Jak to ogarnąć, bo to na pewno było dobrze. Jak to jest na miejsce niebieskie tutaj. Pomarańczowe tam. I teraz jeśli to nie zadziała, to się wkurzę. A jeśli zadziała, to będzie super. Tak, panie Cave, bo to jest takie proste i w ogóle... Oj. Chociaż nie ukrywam, na pewno ludzie by się znaleźli, którzy by to chcieli. Ale dobra, wiecie co? Mimo tego, że było trochę zlamień, trochę nieogarów i trochę innych takich dziwactw... Ech. Jestem w stanie powiedzieć, że chyba na tym zakończymy odcinek, bo mam już... pół godziny na liczniku. Dobra. Dobra.
muddled newspapers and sticks cluttering up the building. For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Tak, widzicie. David Johnson chyba do najinteligentniejszych też nie należą. Mimo wszystko, ale dobra. Więcej jego historii i więcej innych rzeczy poznamy już w kolejnych odcinkach, jak już w sumie mówiłem przed chwilą. A no obecnie dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się do następnego, więc no hej.